Cześć, z tej strony Zajda. Nagrywam dzisiaj na trawie i pokażę Wam, zaprezentuję i powiem, jak można zarobić w trzech sposobach. Pierwszy sposób to kupić taniej, sprzedać drożej. No najpierw polecam zarobić jakoś szmary, czyli wbić większy level, iść na przykład do komnaty pająków, nadrobić kilka nóg, potem je sprzedać i kupić jakiś item taniej, poszukać. A potem go sprzedać drożej. Tak samo wbić na przykład 253 i robić to DT. Wbić tam na drugi poziom trzeci, pozabijać smoki, tam macie już jakieś zwoje, chyba zrobić całe. Też tam coś wyciągniecie na pewno. Więc pierwszym, drugim sposobem to jest wbicie levela. I trzecim sposobem to jest kupienie czegoś tanio, sprzedanie czegoś drogo. Dajmy na to, kupiłem takie coś. Dwa razy magia, 253. Za kwotę 7 szmarów. Dowiedziałem się, że dostanę za to około 35. Więc jak widzicie, jest to opłacalne. No. I to by było chyba tyle w tym odcinku. To jest bardzo przydatna porada, jak zarobić, się dorobić. Na przykład kupuj się coś potem na początku coś tanio. Dajmy na to, nie wiem, jakieś KD. Szukajcie po prostu ofert. Cały czas jedno oko na postaci, drugie oko na czacie. I według mnie to jest dobra koncepcja. I doprowadzi was to do... Cały czas będziecie wzbogacać, aż uhandlujecie coś droższego. Na przykład, co wam tu jeszcze mogę pokazać? Coś tanio kupiłem. Chyba to wszystko, nie wiem. Za ten nasior dałem 40. Warty jest 50. Ostatnio kupiłem kostium za 40, sprzedałem za 56. Za ten dałem też niedużo. Dużo jest takich fajnych ofert. No, to by było na tyle. Czekajcie na kolejne odcinki. Będzie Metin, Counter Strike lub LOL. Bardziej chyba chcecie oglądać Metina lub Counter-Strike'a, więc jeszcze zobaczę. Trzymajcie się. Do niedługo. Cześć.